nabory do sekcji 2016. Do jakiej sekcji chciałbyś się dostać? Do informacyjnej. Nie wiem, no jak najwięcej. Prawdopodobnie do transmisji. Okej, i tutaj z góry wiadomo, dlaczego akurat do transmisji. Tak, oczywiście, najlepiej. Ja próbuję do oświetleniowej i technicznej. Przypakowany jesteś to co do odporządkowej, nie? Znaczy ja myślałem o plastycznej, bo po prostu zawsze czułem się artystą. Dlaczego właściwie chcielibyście się dostać do jakiejkolwiek sekcji? No po co się dostawać do sekcji? Słuchaj, i ogólnie, nie? Myślisz, że będziecie znani, tak? Nie, no ogólnie fajne. Fajna inicjatywa. Okej, a załóżmy, że się nie dostaniecie do sekcji i co wtedy? Sznur mam już kupiony. Chciałbyś się dostać do jakiejś sekcji? Tak. Zawsze marzyłem, żeby być w sekcji. Słuchaj, stary, jedno proste pytanie, jakby jesteś najmłodszy w tej szkole i pewnie chciałbyś się dostać do sekcji. Pytanie, dlaczego? Bo słyszałem, że te sekcje to ogólnie fajne są. To raz, jaka dieta na takie cycki? Bitek to przede wszystkim białeczko. Siemanko, mogę na moment? Nie. Dobra, czego szukasz tutaj generalnie? Znaczy, no ja słyszałem dużo dobrego o różnych sekcjach i się zgłosiłem do trzech. Czy chciałbyś się w ogóle dostać do sekcji, rozumiem? No tak, najbardziej do porządkowej, bo tam słyszałem o jedzeniowych sprawach, a to mój temat, więc jakby... Załóżmy, że 2 lata temu nie dostałeś się do żadnej sekcji. No. Załóżmy tak przez moment. No dobra. Nie mówię, że tak jest, bo tak nie jest. Co wtedy? Myślę, że byłbym się czuł bardzo rozczarowany i byłoby mi smutno. A powiedz mi, co by się ewentualnie stało, gdybyś się na przykład nie dostał do sekcji? Byłoby ci z tym źle, nie wiem, byłbyś zły na ludzi? Nie byłbym zły. Nie załamałbym się, bo wiem, że jest mało miejsc, no to tylko dla wybranych. Nie ma się co martwić, akurat do festiwalu można spróbować jeszcze za rok i za 2 też można. Powiedz mi, co słyszałeś w ogóle o festiwalu, zanim tutaj przyszedłeś? Że jest jak, jest coś innego, takie odejście od szkoły trochę, takie bardziej wolne i luz. Chodzić o sztukę i o właśnie budowanie relacji między uczniami czeskiego i o super zabawę.